Chcemy dzisiaj porozmawiać o zmianach w Polskim Ładzie, dokładnie w programie inwestycji strategicznych. Jak wiecie Państwo, dwa były już takie nabory. Chcielibyśmy porozmawiać głównie o drugim naborze, na którym była zgłoszona inwestycja pod nazwą Leszczyńskie Centrum Nauki. No niestety, oprócz tego, że udało nam się tutaj pozyskać środki tylko na skorupę, no nie jesteśmy w stanie sfinansować tej inwestycji, jeśli chodzi o jej główny cel i zamysł, czyli wnętrze, które miało zapewniać jakby no całe clou tej sprawy. W związku z tym, jako że pojawiła się możliwość, bo polski rząd przychylił się do samorządowych próśb o to, żeby wprowadzić zmiany, bo jest możliwość zamiany zadań. Jako Klub Prawa i Sprawiedliwości proponujemy, żeby z zadania Leszczyńskie Centrum Nauki środki w wysokości około 8 800 000 trafiły po pierwsze na wybudowę całorocznego boiska tutaj, gdzie się znajdujemy w Zaborowie, oraz kompleksu sportowego przy Zespole Szkół numer 4. I w ramach tego ma powstać boisko wielofunkcyjne, bieżnia lekkoatletyczna, skocznia do skoków dal, boisko do gry w siatkówkę, siłownia plenerowa oraz różne takie prace porządkowe tam też zostaną dodatkowo wykonane. Dla nas to przede wszystkim rzeczywiście ogromna radość, że na 110 urodziny klubu taka wielka niespodzianka nas naprawdę spotkała. Myślę, że sama petycja, którą podpisała rekordowa ilość mieszkańców miasta, była z pewnością też istotna, ale bardzo dziękujemy, że nasze potrzeby zostały zauważone. Stworzenie takiego boiska całorocznego pozwoli nam na trenowanie przez cały rok na pięknym obiekcie w Zaborowie i wykorzystanie jego tak naprawdę przez 12 miesięcy. Dodatkowo 200 dzieci ponad, które mamy w klubie, będzie miało możliwość do trenowania w fantastycznych warunkach przez cały rok, za co rzeczywiście już teraz serdecznie dziękujemy. Ten obiekt dodatkowo będzie na siebie mógł również pracować. W okresach zimowych z pewnością często drużyny będą mogły wynajmować to boisko, a dzięki temu to również są rzeczy, które będą mogły tutaj wspierać Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Także cały ten kompleks Zaborowie z pewnością będzie tutaj okazały. To będzie zadaszone boisko? W tej chwili rozmawiamy prawdopodobnie o boisku, które będzie przygotowane do tego, aby być może w przyszłości je zadaszyć. Na chwilę obecną myślę, że będzie to boisko odkryte, natomiast pełnowymiarowe będzie to boisko z trawą syntetyczną o wymiarach około 105 na 65 lub na 64 mety, naprawdę wysokiej jakości. Myślimy, że pozwoli to na realizację już w przyszłym roku. No i mamy taką wielką, ogromną nadzieję, że być może w przyszłości uda się to boisko zadaszyć, ale na chwilę obecną wszystko zależy od oczywiście też kosztorysu. Wiadomo, że w tej chwili te ceny są bardzo zróżnicowane, także na ostateczną wycenę również czekamy, ale spodziewamy się, że pozwoli z pewnością na przygotowanie w takiego dobrej jakości boiska z trawą syntetyczną. Szacujemy, że koszt całej inwestycji to będzie około 6,5 miliona złotych tutaj i 2 miliony złotych przy Zespole Szkół numer 4, co daje nam cirka tą kwotę, jaka miała być przeznaczona na Leszczyńskie Centrum Nauki, a o szczegółach powie pan przewodniczący. Projektowana płyta będzie mieć wymiary 70 x 110 metrów z polem do gry o wymiarach 64 razy 100. Zamontowane zostaną piłko uchwyty, oświetlenie typu LED. Wzdłuż boiska zaprojektowano utwardzony ciąg pieszy wraz z utwardzonymi placami pod lokalizację wiat osłonowych dla użytkowników. Wokół boiska, ze względu na różnicę wysokości terenu, zaplanowano wykonanie skarb ziemnych zagospodarowanych zielenią. Przebudowa zostanie również ogrodzenie działki. Dziękuję.